Agnieszka Chylińska, znana i ceniona postać polskiego show, biznesu, szykuje się do obchodów wyjątkowego jubileuszu, 30-lecia swojej kariery. W związku z tym rocznicą, planowana jest duża trasa koncertowa, która ma być świętowaniem jej długotrwałej obecności na scenie muzycznej. Jednak to nie jedyna wiadomość dotycząca życia wokalistki, która ostatnio trafiła do mediów. Chylińska, która często podkreśla w wywiadach swoją rolę jako żony i matki, od dawna mówi o wyzwaniach związanych z wychowaniem dzieci szczególnej troski. Z jej słów wynika, że opieka nad nimi wymaga od niej dużego zaangażowania i poświęcenia. W jednym z wywiadów przyznała, że nigdy publicznie nie narzekała na trudy związane z tą rolą, mimo braku wsparcia ze strony państwa. Niedawno, jak informuje czasopismo Twoje Imperium, Chylińska dokonała istotnego podsumowania swojego życia i podjęła ważną decyzję dotyczącą bliskich jej osób. Na okładce magazynu pojawia się pytanie, Agnieszka Chylińska mówi, dość. Co pragnie wybaczyć innym i sobie? Ten enigmatyczny tytuł sugeruje, że artystka zdecydowała się na pewne zmiany w swoim życiu, które mogą być związane z przebaczeniem, zarówno innym, jak i sobie samej. W ostatniej płycie Chylińska podzieliła się osobistymi przemyśleniami, co jest charakterystyczne dla jej twórczości. Tygodnik Twoje Imperium przytacza wzruszające słowa Agnieszki Chylińskiej, które odzwierciedlają jej głęboką introspekcję i dążenie do przebaczenia. Artystka mówi o możliwości pielęgnowania w sobie bólu, żalu i niechęci do tych, którzy nas zranili, ale także o alternatywnej ścieżce, otwarcia się na wyrażanie trudnych emocji, wypowiadania ich, krzyczenia, a w końcu pożegnania ich, by osiągnąć spokój i przebaczenie zarówno sobie, jak i innym. Te słowa wskazują na jej proces osobistego rozwoju i dążenie do wewnętrznej harmonii. Chylińska podkreśla, że ta decyzja była ważnym krokiem w walce o szczęście swojej rodziny. W swoim wpisie na Instagramie artystka wyraziła, jak ważne było dla niej dokonanie wyboru między ciągłym przebywaniem w roli ofiary a stanowczym działaniem w obronie dobrego życia dla swoich dzieci. Niezależnie od ich indywidualnych wyzwań, wybór ten był odzwierciedleniem jej determinacji i siły, by zapewnić dzieciom szczęśliwe życie. To, co Chylińska wyznała, nie tylko podkreśla jej silny charakter i niezłomność, ale również stanowi piękne wyznanie dla jej męża i dzieci, którzy bez wątpienia doceniają te głębie uczuć i poświęcenia. Jej słowa odzwierciedlają zarówno siłę jak i delikatność, które są kluczowe w wyważonym życiu rodzinnym i osobistym. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.